Serdecznie, moi drodzy, jestem ja wasz, a właśnie coś przeklikuję. A to jest kolejny odcinek z One Beat Heart. Moi drodzy, idziemy do ogrodu spotkać się z waszym drugim chłopaczkiem. O! Jakiś tu uroczy? Hej, mogę ci zająć sekundkę? A. Teraz nie mogę przegapić tej szansy. Lecia. Jakby został taki kłęb w ślad po ich biegu, coś w tym stylu, taki odlecieli. Szczury, proszę sobie staraj, przepraszam teraz. Mój błąd. To nie brzmiało, jakbyś był zbyt szczery. Chciałbym, żebyś się przede mną ukłonił i przepraszał. Na naszej, nawet nie próbuj tego robić. Chcielibyśmy tylko ciebie zabrać gdzieś. Czy to w porządku? A, gadajcie dlaczego. Ktoś ciebie szuka. Ten stary gościu? Cóż, tak? Przypuszczam więc, że to on. Przypuszczam jakby, że to wszystko dobrze oznacza. Tak długo, jak będziemy mogli ciebie przenieść tam. Tak długo, jak będzie ciebie tam zaniesiemy, to będzie wszystko świetnie. Coś w tym stylu. On jest cały twój, Natsuhage. Hej, nigdy się na to nie zgodziłem. Chcesz, żebym taszczył go na moich plecach? Co? Jakby to oczywiste, że nie chcę, żebyś mi nosił jak worek ziemniaków. Oczywiście, wolałbym, żebym... Co? Wolałbym, żebyś mnie wziął na barana, coś w tym stylu. Dlaczego ty mały... Spróbuj się kontrolować na Natsuhage. Dla bezpieczeństwa. Myślę... Pomyśl o miłości i o spokoju, Orkun. Cholera, po prostu to zróbmy. Barany, ty w ogóle... Nie czujesz tej równowagi, czy coś się w stylu? W ogóle nie wyglądasz, jakbyś był w stanie utrzymać tej równowagi? Zrzucę cię za moment, jeżeli będziesz dalej coś gadał. Kontroluj się. Samokontrola. Rany, po prostu chodźmy. Czy ja go wziął na barana, bo to jest mały dzieciak, okej. Kafeteria. Z właścicielką, czy mamy z nią porozmawiać? Znaczy z właścicielem, czy z nią? Chyba z właścicielem, bo on go szukał. Przepraszam. Proszę pana, czy to jest ten, kto, kogo szukałeś? A, Kirai, rany, gdzieście po las. Mogę iść sobie gdziekolwiek będę chciał. Mam na myśli, powinieneś zostać tutaj i przynajmniej to przedyskutować. Ach, cokolwiek, dzięki, że przynieśliście go z powrotem. Jakby nie było, nie mieliśmy tego na myśli, ale prawdopodobnie... Dzięki temu będziemy mogli będziesz mógł z nami trochę porozmawiać. Porozmawiać ze mną. Tak, czy jest tym jakiś problem? Nie, to jest w porządku. Tylko za moment. Dobrze. Ale tylko na moment. W porządku, no to zaczynajmy. Twoja kolejna nasi. Wiem.
słów, to jest oczywiste, że on próbuje być dla nas nie do odczytania. Mikado powiedział, że ten gość Nomiya mógł zrobić coś z telefonami, co sprawia, że nasze informacje są nieczytalne, więc może... Jeżeli on ma coś do ukrycia, to będzie miał na pewno jakieś ważne tam zawiadomienia, czy coś w tym stylu. Spróbujmy go sprawdzić. Okej, sprawdźmy sobie wszystkie hinty, jakie mamy. Ktoś niszczył kwiatki. Ten ktoś był raczej niski. Nieznajomy dzieciak, który się kręcił wokoło. Wygląda to, że Aki tak kogoś szukał. Myślę, że to o Akitace to będzie niepotrzebne raczej. Haruka... Nie ma tu Haruki, więc to też może być niepotrzebne. Wspomnienia Haruki mogą być potrzebne. Nie wiem. Nie, może to o Haruce może być potrzebne, bo w sumie tego jeszcze nie używaliśmy. Zaczynając od tego, co Haruka pamięta, to mówi, że tylko rozmawiał z Moroku jeden raz w tamtym tygodniu. Haruka rozmawia z właścicielem kafejki. Kaferka, kafeteria. Haruka często odwiedza kafeterię. Miał chłopak, który okrutnie się zachował w ogrodzie, że nie można odczytać właściciela umysłu. Dobra. Wszystko masz na to powodzenia. Co tutaj robisz, proszę pana? To na co wygląda, jak przypuszczam? Czy to jest twoja kafeteria? Tak, dokładnie. Zawsze chciałem mieć jedną, więc zacząłem... Więc otwarłem ją parę lat temu. Mam na myśli... Moja gardło. Biznes tutaj nawet całkiem fitnie, więc coś sobie całkiem dobrze radzę. Zapytaj więcej. Teraz mamy cztery opcje. Czekaj sekundkę, czyli że musimy wybrać jakiś temat. Zapytaj o więcej. Zaprezentuj temat, no to kontynuujmy rozmowę, bo nie mam do czego nawiązać tutaj. Jakie masz połączenia z Haruką? Haruką? Cóż. Naprawdę te muzyki tutaj w tej grze są zróżnicowane, tak zauważyłam. Haruka jest zajęty pomagając swojej rodzinie, więc on naprawdę nie przychodzi tutaj do mnie jakoś zbyt często. Tom powitał mi, kiedy ja otwierałam tutaj sklep, odkąd tylko mieliśmy, od danego momentu rozmawialiśmy, kiedy mieliśmy okazję. Co mam na myśli, że rozmawiali tylko kiedy mieliśmy okazję? Czy jeżeli zapytam go więcej, to wydobędę więcej informacji? To znaczy, nie jestem pewna, czy ta opcja Ask for More weźmie nam jakieś serduszko, czy to działa tak jak Keep Telling, czyli że możemy po prostu gadać więcej. Łajnie, co nie ma, co, nie ma po co, tematu chyba też... To znaczy, mogę teoretycznie zaprezentować to, że Haruka często przychodzi do kafeterii, ale skoro właśnie sam to przyznaje, no to... Zapytajmy o więcej? Czy rzeczy tak samo się utrzymywały potem? Co masz na myśli? To tak, jakby on tutaj przychodził nawet częściej? Myślę, że to się zbyt bardzo nie zmieniło, więc nie. Rozumiem. Czy mogę to dodać do twojego... jakby do komunikatu twojego? Pewnie. On nie mówi nic o tym... o zmianie, czyż nie? On nie mówi nic o zmianie, czyż nie? Czyli coś dodaliśmy do naszego hintu jednego, będę musiał to sprawdzić. Haruka ciężko pomaga swojej rodzinie, więc on nie może przychodzić tutaj z... Aha, to jest to, co już gadałam przecież. Czyli mamy... Mogę zaprezentować temat. Powinnam spróbować? Ale jaki temat? W ogóle mogę cofnąć. Okej. Jednak mogę z tego momentu cofnąć. Ale czekaj, jakie mamy tematy? Do którego momentu nam dodał się hint? Haruka przychodzi do kafeterii dosyć często. Mieliśmy tutaj jakiś hint, więc pewnie musimy zaprezentować jakiś temat. Powinnam coś spróbować?
Może spróbujmy z tą kafeterią? To znaczy, coś musimy tutaj zaprezentować. Boże, znowu coś nakrzemiłam. Bo nam się przy okazji przypominam, może spróbujmy z tym. Czekaj sekundę. O. To jest trochę ciężkie, bo niby możemy zaprezentować temat, ale musimy... chyba trochę już rozumiem, jak to działa. To znaczy, jak możemy zapytać o więcej i dostaniemy jakiś hint, to musimy coś tak, wiecie, jak detektyw robi. Czekaj, moment. W tym momencie powiedziałeś coś nie tak. Aktualnie słyszałam od Doroki, że Haruka przychodzi tutaj dosyć... ostatnio dosyć często. Dosyć dużo ostatnio przychodzi. Jeżeli by gadał tutaj z nim, to nie byłoby w tym nic błędnego, raczej. Jeżeli on by był tutaj z nami, to on nie powie... Co? Jeżeli on by gadał tutaj wraz z nim, to ona nie powiedziałaby... Skoro ty z nim gadasz, to ona nie mogłaby się pomylić, racja, o. Czekaj sekundę. Hej, Kirai. Czy ty rozmawiałeś z nim, kiedy mnie nie było wokoło? A, no tak, prawdopodobnie to robiłem. Co myślisz, że robiłeś? Nie słyszałem niczego o tym. O. Ach, cóż. I tak jest wszystko w porządku. Czy to możliwe, że ten dorosły został pod kontrolą? Więc wygląda na to, że on przychodzi tutaj, kiedy się nie kręci. Prawdopodobnie on się po prostu bawi z Kirajem. Rozumiem. Jakby mogę to kupić. Ale naprawdę nie powinieneś. Zwłaszcza, że wygląda tak niezręcznie przy tym. Tak myślisz? Tak, on... Widać, że on próbuje, że coś tutaj nam śmierdzi. Ale... Przypuszczam, że on nam nie powie zbyt dużo. Więc co powinniśmy zrobić? Jakbym... Spróbuj mu pokazać, że się z nim zgadzasz. Podziel się jakby z tym, że... Czujesz w tym momencie porażkę. Jestem pewna, że jesteś w stanie to zrobić. Nanoshi? Zastanawiam się odnośnie tego. Muszę mu przedstawić jakiś ten? Ale ty gadałeś z Haruką wcześniej, racja? Cóż, tak. O czym gadaliście? O czymś takim, jak te, że te kwiatki zostały zdekane. Wyglądało to, że się bardzo tu niepokoił. Odnośnie tego incydentu z kwiatami... Ale... Cóż, wszystko, o czym my gadaliśmy, to było dosyć późno w sumie. Co mam na myśli przez to, że to było dosyć późno? Więc ty wiedziałeś o tej sprawie z tymi kwiatami? No cóż, Haruko mi o tym powiedział. Też mam tutaj po prostu kafeterię od jakiegoś czasu, nie? Więc twoje informacje wszystkie są od Haruki. Dodam to do twojego komunikatu. Okej, mamy jakiś komunikat? Pewnie. O, dostaliśmy coś. Ale on nie słyszał o tym od nikogo innego? To mi ciągle siedzi w głowie. Myślę, że nie mamy w tym momencie... tematu do zaprezentowania, więc leśmy. Czy ty możesz wiedzieć, kto będzie winowajcą tego wszystkiego? Oczywiście, że nie wiem. Jeżeli bym wiedział, to już dawno byłoby to odkryte, czyż nie? Więc Haruka nie wspomnił o swoich podejrzeniach, czy... cóż, nie widzę. Nie wierzę, żeby to zrobił. Myślałem, że Haruka powiedział, że on ma nadzieję, że winowajcą nie jest nikt z... Chociaż jak myślę, Haruka powiedział, że ma nadzieję, że winowajcą nie jest nikt z miasta. Haruka nam też mówił o czymś takim? Czy Haruka nam mówił o tym... Teraz nie jestem pewna, bo to było chyba parę odcinków temu. W sumie chyba mówił, że mam nadzieję, że... A może spróbuję go zapytać o więcej szczegółów? Czy nikt ci nie wydawał ci się podejrzany? Hino wspominał, że jakieś dzieciaki tutaj się ostatnio kręciły, których ona wcześniej nie widziała. Byłem trochę ciekawa odnośnie tego. Czy te dzieciaki były gdzieś tutaj nam nieznajome? Czy te dzieciaki były tobie też nieznajome?
O, Kiraj, jakby, czy masz pojęcie, dlaczego te dzieciaki mogłyby tej śpiewki coś w tym stylu? Nie wiem. Och, Kiraj jest, cóż, czy tymczasowo trzymam go od jego rodziców, więc chyba mam na myśli to, że te oni mogli go szukać, czy coś w tym stylu. Okej, okay, chyba wspomniałeś o tym w swoim... Chyba musiałeś o tym wcześniej wspominać. Ale nieznajome dzieciaki... Jakby kierują usta w stronę tego, co Akitaka nam mówił. Hej, czekaj, coś mi tutaj wcale się nie pasuje. Coś mi tutaj wcale się nie... Boże, nie umiem tego powiedzieć po angielsku. Zaktualizowane uła, czy coś w tym stylu? Wait a second minute. Coś nam tutaj nie pasuje. Kiedy go zapytałam o więcej... Pokażmy to jeszcze raz. Czemu on mówi o tym, że rozmawiał z Hino, kiedy on twierdził, że gadał tylko z Haruką? Chyba, że ja coś przekręciłam. A nasz właśnie, a nasz drogi ten powiedział, że... Czy te kwiaty w ogrodzie są naprawdę takie cenne? Oj, chyba coś przekręciłam? Jakby lokalni uczniowie sadzą mi każdego dnia i Maroku zawsze też pozwalał im o nie dbać. A, to świetnie. Więc nie myślę, że dłużej już nie zobaczysz tych kwiatów w takim krytycznym stanie jak podczas tamtych dni. Coś mi tutaj... Chciałabym się cofnąć, bo mi coś nie pasowało w tamtym zdaniu. Nie jestem pewna, czy... Wszystko, co słyszałam od Haruki... Wiesz, co jest winowajcą? Ale on mówił, że rozmawiał się z Hino o tym. Podczas gdy tutaj jest napisane, że właściciel twierdzi, że wszystko wie od Haruki. To jest źle. Wcześniej powiedziałeś, że słyszałeś o tych kwiatach tylko od Haruki. Tak, dokładnie. Czy to nie jest dziwne, że teraz mi mówisz, co słyszałem od Hino? Więc? O, cóż, może usłyszałem to od Haruki? Ha? O, tak, chyba słyszałem to od Haruki. Ja jestem trochę zajęty, więc moje wspomnienia aż tak dobrze... Więc moje wspomnienia są trochę zamglone? Co dokładnie ty słyszałeś od Haruki? O, zobaczmy. A, on mi powiedział, że gadał z Moroku dzisiaj, jeszcze dwa dni wcześniej. Haruka powiedział, że rozmawiał z Moroku dzisiaj i dwa dni temu? Coś tutaj musimy wybrać. Ale... Raz na dwa dni to by pasowało, ale tutaj mówi, że on rozmawia tylko jeden raz.
Nie, Haruka jako jedyny pamięta tylko to, że rozmawiał z nim jeden raz, więc nie mogłeś tego usłyszeć od niego. I nie mów, że słyszałeś to, nie powiesz mi, że słyszałeś to od Moroku, ponieważ ty mówisz, że rozmawiałeś tylko z Haruką. Dlaczego kontynuujesz tą babraninę, stary człowieku? Nie pamiętasz w ogóle, co mówiłeś sam? Jakiś ty głupi. Hej, uważaj, on może być schakowany. Ha? Nie potrzebujesz, żeby taki idiota dawał mi rozkazy. Zostałeś właśnie zainfekowany w swoim telefonie, czyż nie? Jesteś hakerem też. Jestem niesamowitym Kirajo Natsuga. Natsuga? Tak, dobrze to powiedziałam. Naprawdę musimy mówić nasze pełne imiona? A ja jestem Kotoga Yatano. Czekaj, który z nich jest zainfekowany teraz? Znaczy, który jest źródłem infekcji? Wow, jakie imię, panie. To brzmi jakbyś był część, jakby to była część jakiejś klątwy. Czy naprawdę jest teraz czas na to? Przypuszczam, że mogę oczekiwać, że jesteś przyjacielem tej osoby, no mi. Ha, nie ujmuję tego w ten sposób. Działam z nim tylko, ponieważ nam tak kazali. Jesteś uosobieniem niekooperacji. Szkoła musiała być dla siebie prawdziwym piekłem. Rzuciłem ją, ponieważ próbowali nas nauczyć bezużytecznych rzeczy. Te rzeczy wcale mi nie pomogą w życiu. Ła, więc już rzuciłeś gimnazjum czy podstawówkę, nie wiem. To jest chyba podstawówka, nie szkoła. Nie jest gimnazjum, Boże. Czy już rzuciłeś podstawówkę? Szkoła jest miejscem, w którym testujesz swoją wiedzę i ją wykorzystujesz. I jak przypuszczam, też pokazuję ci, jak działać z innymi. Nie chcę dostać rozkazów od kogokolwiek i nie mam żadnych problemów z komunikacją. Ale jeżeli będziesz negował uczenie się czegokolwiek, nie będziesz w stanie rozwiązać żadnej horrorowej gry logistycznej? Jaki ma związek jedno do drugiego, niech ktoś mi powie? Po prostu utkniesz. Co jest takie? Czy nie mówiłem ci, żebyś nie robił niczego na zewnątrz? Żeś nie obierał niczego na zewnątrz jako cel, kiedy mnie nie ma wokoło, czyż nie? Jak już powiedziałem, nie lubię dostać rozkazów od jakiegoś starego człowieka. Czy nie jesteś już wykończony? Mam na myśli, pytasz mnie o takie głupie zachowanie, jakbym był jakąś małpą? Pytasz mnie, żebym zachował się głupio jak jakaś małpa? O wiele łatwiej mi jest się zachowywać jak ktoś, kto jest po prostu mało inteligentny, coś w tym stylu. Boże, nie. No nie, dobrze to wytłumaczę, nie rozumiem, o co chodzi. Ale właśnie ta część ciebie... Jakby właśnie ta... To jest ta część ciebie, Kiraj. Lider powinien trzymać się tego nonsensu? Coś w tym stylu? Ach, ale no Mia...
Ale już Nomiya został zbłyszczony po tym incydencie, który zrobił. Właśnie to jest, co ja mówię, nasz lider jest głupi i nikt nawet nie próbuje spełnić jego życzeń. Kirai! Gdzie jest Haruka? Ten dzieciak z kwiatowym bitlefonem jest tutaj. Haruka, Boże, Harujaj! Nie umiem mówić jego imienia, Haruja. Czekaj, on jest inny. Możliwe, że został zainfekowany. Możliwe, że będzie zainfekowana, jeżeli podejrzę zbyt blisko. Jesteś całkiem mądry, świetna robota. Ale nienawidzę mądrych gości. Wirusy. Co ty wyrabiasz? Jestem znudzony kontrolowaniem tylko tego gościa. Skończmy to wszystko. Powiedz do widzenia tym kwiatom. Co ty robisz, Harui? Hej, lepiej zadbaj o tego wirusa. On jest naprawdę szybki. Chyba nie chcę, żeby twoje cenne kwiatki nam zostały zdewastowane. Hirai, ruszaj mi się stąd. No to bierz mnie, stary. mam cię wziąć na plecy, czy coś w tym stylu? Na barana. Jestem staruszkiem. Moje ramiona naprawdę nie są już w stanie tego wytrzymać, wiesz? Na barana. Tak. Nie każ mi się powtarzać. Do zobaczenia, idioci. Co? Musimy się pozbyć tych wirusów i zatrzymać Harui? Dobra. HC do góry. X to X, C, Z. To Z, O, X, to C, Z, X, to X, Z, Z. To Git. O, chyba mam już koniec tego. Nie ma czasu na ulgę. Powinien się pośpieszyć, zanim będzie znowu pod ich kontrolą. Łapie, pośpieszmy się, ale... Co ale? Co? Jakby zostałem uderzony? O, rany! Będziesz w stanie temu się oprzeć? No dalej, wstawaj i biegnij. Chcesz kolejnego kopniaka? Tak, proszę. Po prostu zacznij biegnić. Naszym kierunkiem jest ogród. Naszym celem jest uratować Haruję. Zanim jego matka będzie musiała go ospić. On chyba przywykł do tego traktowania. Cóż, no niestety nasza droga Misone nie jest dla nas aż taka delikatną dziewczynką. Haruya! To wcale nie było aż tak daleko. Dlaczego jesteś taki zmęczony? Już to jest. Jeszcze tego nie zrobił? Jeszcze tego nie zrobił? Albo właśnie to robi? Jeszcze tego nie zro... Ciebie to się nie spodziewałam. Co? Przerzucił go przez ramię? Człowieku, jak jesteś lekki, czy ty jesteś watą cukrową? Jak przypuszczam, to go zatrzymał. Dziękuję ci bardzo. Za co? Za zatrzymanie Harui. Haruja, to ten gościu? Ja po prostu zapytałem go, czy chce być przerzucony? Nie? Czekaj.
Ja po prostu zapytałem, czy widział jakiegoś dziwaka, który sobie ucina tutaj drzemkę? O, co? Dlaczego ja tutaj jestem? Wszystko są okej, Haruya? A, czuję się trochę taki... jak to się mówi, zamglony, a moje ciało boli. Więc jesteś zdrowy... co? Nawet przy tym, jak jesteś taki lekki? Musisz jeść więcej... Boże. Nie jestem pewna, co ma na myśli. Podejrzewam, że musisz jeść więcej mięsa, żeby twoje kości były grubsze, dude. okej? Okay? Cóż, cieszę się, że wszystkim jest wszystko okej. Okay. Nie ma potrzeby teraz, żeby się martwić więcej o kwiaty. Co? Czy odnaleźliście widomajce? A, cóż. Tak, jak przypuszczam, właśnie go złapaliśmy. Czuję się taki niespokojny, ponieważ zostawię zaatakowany. Rozumiem. Nie pamiętam w ogóle, dlaczego tutaj w ogóle przyszłem. Wygląda to, że dostałeś naprawdę silny cios w głowę, więc mogłeś stracić trochę wspomnień. O, przepraszam, że ci problem, że sprawienie problemów. Swoje podziękowania kieruj do tego rudzielca tutaj. Akitaka to ciebie uratował. A? Rozumiem, dziękuję ci bardzo. Nie mam pojęcia, o co biega, ale to dobrze. Chociaż nie miałam tego na myśli. Sprawa jest teraz zamknięta. Super, hej, Akitaka. Boże, Akitaka jego imię, Boże, mnie rozbraja. Ale się pewnie to nauczy, tak samo jak na Tsukage. Czy to nie jest maska Larikuma? Znasz to? To jest ten zabójca niedźwiedzi, który... prawie zjadł połowę tej populacji. Z tym uroczym ciałem jest to prawdziwy kontrast do tej... do jego dziwacznej osobowości, coś tam w stylu? Charaktery z Japonii są zawsze takie zwariowane. Jako totalnie to lubię. A, lubisz zwariowanych gości? O tak, on musi być degenerat, coś w tym stylu. Boże. On potrafi naprawdę być oszalały. Jakby dla mnie łapię tą arkadę i przypuszczam, że jesteś całkiem dobry w chłodnym zapobieganiu jakiejś tam... Nie rozumiem, co mu szczerze mówiąc chodzi w tym drugim zdaniu. Dobra, lecimy. Trzeba będzie tutaj stała. Naprawdę respektuję to, że chodzisz po mieście z maską taką jak ta. Chłodno temu wszystkiemu zapobiegając. Jakby tak chłodnie... z takim chłodnym uosobieniem może, o. O, naprawdę dzięki. Chciałabym ci jakoś podziękować za uratowanie mnie. Naprawdę źle się czuję z tym, że ci przeszkadzam w ogóle. Na naszej... O, tak, może się zaprzyjaźnimy. Przyjaciele? Czy to na pewno wystarczające? O, tak, faktem jest, że
To był mój numer jeden, co chciałem zrobić. Haruya jest naszym przyjacielem. Okej. Okej, proszę bardzo. Dzięki, jestem naprawdę szczęśliwy z tym. Ja też jestem szczęśliwy. Taki cute głos. Mam nadzieję, że się zaprzyjaźnimy. Jeszcze weślę go numer od tego czerwonowłosego rudzielca. Może... Ja to jestem gniana. Czerwonowłosy rudzielec. A co odnośnie Akitaki? Ja? Ta. Brzmi jak ból, więc pasuje. Co? Jakby nadal nie znalazłam tego, co chciałem i ten niebiesko... ten niebieski gość z tyłu patrzy na mnie z... wiecie, takim paskudnym wzrokiem. Odpuszczę sobie już na dzisiaj, pa. Czy to możliwe, że Nozokage i Akitaka nie dogadują się? Nie bądź taki zaskoczony odnośnie tego, idioto. Nie nazywaj ludźmi idiotami, jeżeli będziesz coś takiego robił. Ach, przestań. Jesteś na to już za stary. Słońce już prawie zachodzi. Powinniśmy już wracać? Rzeczy same, dziękuję za waszą asystę. Tak, bądźcie ostrożni w drodze do domu. Pa! Okej, ja też będę się już zbierał. Dziękuję wam bardzo. Wszyscy wrócili do domu. Ponadto musimy iść i powiedzieć to wszystkim Mikado. Tak. Okej, czyli teraz wracamy do domu. Wygląda to, że to jest koniec rozdziału drugiego. Muszę przyznać, że chyba przyszło nam to trochę szybciej niżeli pierwszy rozdział, bo trochę się już rozkręciłam w tej historii i łapię, o co mniej więcej w niej chodzi. Mikado! Mikado! Mikado, jesteś w domu? Witaj z powrotem na naszej Minase. To nie tak, że ja nic nie lubię. Oczywiście. Ja nie chcę zbyt wiele, jeżeli... Chyba, że to chodzi o pracę. Nadal jestem w trakcie poszukiwań, jak widzicie. Coś poszło w górę odnośnie tego wszystkiego hakerowania? Cóż... To by było złe, jeżeli by tak nie poszło. Dlaczego? Mogłoby być źle, jeżeli by tak nie zrobiło. Aczkolwiek po prostu zostawcie to wszystko nadal mi. Chodzi mu, żebyśmy zostawili wszystko chyba odnośnie tego... programu. I znowu, ty naprawdę zbierasz to, co zasiałeś? Coś w tym stylu? Dokładnie, to jest nie do pomyślenia, jaka odpowiedzialność. Jakby dla mnie to jest nie do pomyślenia, że mogę tą odpowiedzialność, mogę tą odpowiedzialnością kłopotać kogokolwiek innego poza sobą, nawet jeżeli rezultaty są jakie są. Proszę, nie nadwyrężaj się za bardzo. Dzisiaj spotkaliśmy parkę, która nazywała siebie hakerami. Jeden był Kirei Natsuga, to był chłopiec, który miał 10 lat, a inny to był Kotora Yatano. On ponadto prowadzi kafeterię w Koko Alei. Brzmi na całkiem istotne info. Imiona... Jakby kiedy się przedstawiali nam w ogóle bez żadnej presji, jakby tak... To sprawia, że się czuję trochę z tym dziwnie. Możliwe, że oni ukryli... jakieś wiadomości odnośnie siebie wcześniej. W każdym razie zreportuję to tak czy siak. Jestem bardzo wdzięczny za waszą informację. Aczkolwiek... Mówiłem waszej dwójce, żebyście nie wciubali w to nosa. Cóż, nie mogę was winić oczywiście. To tylko sprawia, że myślę, że kładę tylko na tobie większy ciężar, Misane. Nie musisz się martwić, jest no w porządku. Rozumiem, cóż, więc dbajcie o siebie.
jest takie męczące. Bycie ze mną, masz na myśli? Cóż, przypuszczam, że także bycie z tobą może być wykańczające parę razy. W ciągu tego dnia było parę razy wykańczające. Jakby pomnożone wykończenie jest naprawdę czymś złym. Ta dwójka wspomniała o tym, że no ja został zbeszczany, Boże, jakby ukarany. Ale odkąd... Ale od wtedy już nie mogliśmy zobaczyć Kirai ani Kotory. Zastanawiam się, kim oni byli i skąd pochodzą. Ich lider wygląda to, że ich lider może być Nomiją, więc może... To znaczy, wygląda to, że Nomiya nie jest ich liderem, więc może to być ktoś wyższy. Jakby wygląda to, że ich lider jest Nomiją, więc może to jest ktoś jeszcze wyżej. Właśnie to jest to, o czym ja myślę. Jeżeli to jest ktoś wyżej, ktoś dodaje im rozkazy. Jak o tym sobie myślę, Misane-chan, czy ty nie jesteś czasem 8 lat w przyszłość? Tak. Więc odkąd 8 lat przed tym? Skoro jesteś 8 lat stąd, to znaczy, że mini Misane gdzieś tutaj się pamięta? Pozwól mi to wyjaśnić. Gdy byłam młodsza, żyłam gdzieś z daleka stąd, więc mnie nie spotkasz? Okej. Okay. Wyglądasz no niepocieszonego tą niefortunnością, ale jeżeli spotkałbyś przeszło mnie, to mogłoby być raczej niebezpieczne. Generalnie zakazane jest wchodzenie w interakcję z kimś z swojej przeszłości, albo inaczej kierunki mogą być nieprzewidziane. Czy ty podróżowałaś tu jakąś maszyną do przeszłości, czy coś w tym stylu? Ha, podróżowałam już... Jakby czas podróżowania... Jakby to wyjaśnić. Wiecie te wszystkie zasady o podróżach w czasie. Tak, jakby podróże w czasie są realizowane raczej. I instruktor zawsze nam mówi generalnie, że nie wolno zmieniać przeszłość bez pozwolenia. Szczególnie zakazana jest interwencja w przeszłego siebie. Nawet prosta konwersacja mogłaby zaważyć na twojej przeszłości i mógłby zniknąć. Zniknąć? To mogłoby zmienić linię czasu. Nagle mogłbyś zobaczyć, jak przyszły ty znika. Poprzez efekt twoich akcji. Znikające akcje. Jakby różne akcje oznaczają różną przyszłość. Właśnie to jest taka jakby ścieżka w twoim życiu. To jest takie skrzyżowanie dróg w twoim życiu. Rozumiem, więc jeżeli mi powiesz od teraz, że... Więc jeżeli powiesz mi, że jesteś w przyszłości i pracujesz... Ale ty powiedziałeś mi, że jesteś w przyszłości i pracujesz mi o to ze mną, raz ja? Przypuszczam, że to tak nie tak, że to może jakoś cię złamać na naszej. Albo że to może jakoś skutkować dla nas, na naszej. Co to ma na myśli? Ty znasz przyszłego mnie, Misane? Cóż, widzieliśmy się parę razy, działaliśmy razem. Czekaj. To znaczy, że ja dołączyłam do policji? Jak jestem? Czy jestem jakimś... jestem jakimś dzikim macho i tym podobne? Nie do końca. W sumie jesteś dokładnie taki sam. Jesteś dobrą, miłą osobą, która zawsze mówi rzeczy bez przemyślenia. Poza tym... Może tylko twoja wygląd się trochę zmienił od tego, jaki jesteś teraz. Więc mówisz, że jestem dalej idealny. Personalnie myślę, że mógłbyś być trochę lepszy, jeżeli nie byłbyś taki miły dla wszystkich. Ale jestem jedyny, który potrafi być tak pozytywnie traktować... Jestem jedyny, który potrafi być tak pozytywny mimo traktowania jak śmieć? Nie musisz być taki miły, ale nie musisz być taki miły i cały czas się poniżać.
Wszyscy starają się jak tylko mogą, więc powinieneś się nauczyć być milszy dla siebie samego. Jeżeli dobroć mogłaby ocalić ten świat, to mógłbyś być łatwą bronią do zniszczenia. To po prostu byłoby łatwe, jeżeli... To mogłaby być łatwe, będąc bronią do niszczenia tego, coś w tym stylu. Mógłbyś być bronią, która niszczy wszystko, coś w tym stylu. To jest trochę takie... Więc to jest taki trochę miks samoognienia się, czy coś w tym stylu. Rzeczy samej, może to jest też pewien rodzaj kompleksu dla ciebie teraz, ale odpocznij póki co na resztę dnia. I co? Kontynuuj próbowanie zdobyć więcej przyjaciół. Jak przypuszczam, co mam zrobić? Zrozumiesz to potem. Sprawdź na razie rzeczy znowu. Kiedy skończysz, pogadaj ze mną. Okej. Okay. Czyli teraz mam czas wolny. Nie gadaj mi o skomplikowanych rzeczach związanych z przyszłością. Rzeczy samej, przeszłość może skasować niestabilizację przyszłości. Nie, powinnam się przygotować na to tak. Powinnam być przygotowana na to wkrótce po tym, jak tutaj przybyłam. Czy ona ma na myśli to, że może zniknąć? Naprawdę jestem ciężarem, ale powinnam unikać straty czasu. Więc odnośnie dzisiaj. Więc znaleźliście ich, uwolniliście, jakby wyjaśniliście nasze dane i daliście im swoje imiona. Czy wy naprawdę jesteście debilami, czyż nie? Kiraj przedstawił mnie... Co? Kiraj wystarczająco mnie znieważył podczas drogi tutaj, więc doceniałbym, jeżeli byłbyś trochę łagodniejszy dla mnie. Zanita desy, o matko. Więc będę... Jakby lepszy od tego mniejszego, coś w tym stylu. To jest tylko jeden level niżej, coś w tym stylu. Spróbuję być mniejszy od tego mniejszego, coś w tym stylu. To nie jest moja wina, wiesz. Ten dziadek uciekł sobie. Uciekł z tym. Jakby uciekł od tego wszystkiego. Nie, moment, chwila. To ty jesteś tym, który wygłosił tą kwestię. Racja, Kiraj? I no mnie też to zrobił. To... Wy bardziej jesteście za to odpowiedzialni. Nie mam zamiaru słuchać rozkazów innych, więc bo i tak jestem najlepszy. Jeżeli jesteś taki świetny, to dlaczego nie jesteś liderem? Ponieważ to jest ból w... Wiecie gdzie? Ja muszę uważać ze słownictwem, bo mi ostatnio YouTube zaczyna sprawdzać filmy. Naprawdę świetni ludzie nie zajmują się tego rodzaju rzeczami. Więc jesteś kimś, kto nie ma nadziei. Jakby jesteś kimś, do kogo nie mam nawet. Do kogo nawet nie mam słów. Ale nadal, jeżeli nie będziemy robić żadnych zabawnych rzeczy, to wtedy co będziemy mogli robić? Dlaczego nie możemy po prostu zniszczyć tego społeczeństwa czy coś? Ta. Po prostu zniewolmy ich wszystkich. Z tym, co teraz mamy, to nie możemy tego zrobić. Pomyśl o tym, co ci powiedziałem, Kiraj. No dalej. Próbuję zrozumieć jak najlepiej to, co oni gadają. Hmm.
Albo ciągle gadasz to samo o tym samym. Nie rozprzestrzenia wirusów gdziekolwiek. Nie wmieszaj się w życia innych ludzi. Z tym terapeutą, jeżeli zapytasz mnie, co? To jest po prostu zbyt duży ból, jeżeli mnie o to masz zamiar pytać. Ale nadal musimy się tego trzymać, jeżeli... Bo nie mamy pozycji, żebyśmy mogli robić cokolwiek chcemy. To nie jesteśmy w takiej pozycji, żebyśmy mogli spokojnie i sobie niewinnie siedzieć, bo w przeciwnym razie policja nas zaaresztuje. Cóż, jeżeli to nadal nie jest wystarczające, to może po prostu pójdziemy krok naprzód. Nie no, ty to definitywnie musisz gadać coraz więcej nonsensu. O, poznaliśmy chyba czwartego członka. Więc ona jest tą kobietką, tak? Więc ja będę wam towarzyszyć. Co? Wiecie co, szkoda, że nam ją przestawili, bo lepiej było pewnie jakbyśmy sami się tego dowiedzieli. Tak nagle, podczas kolejnego rozdziału, nie? Więc ja jestem tym, który ma teraz nadzorować dzieciaka? A, Boże, więc ja jestem tym dzieciakiem, który teraz potrzebuje nadzoru? Jak podejrzewam, ona jest także liderem, tak? Nadzoru? Czuć, tak długo jak nie pójdziesz zbyt daleko, to będę ciebie oglądać bez żadnego słowa. Ale raczej... Nie ma zamiaru znowu robić takich głupot, racja Agnomia? Tak, przypuszczam. Jeżeli nic nie będzie stało na mojej drodze, to zrobię... To będę mógł zrobić cokolwiek, w tym stylu. Jakby... Wysyłając postawy, które zrobiliśmy wcześniej, jest nam... O wiele prościej się komunikować, jakby wprost do tej komunikacji dołączać, ale ponadto mam na myśli, że jeżeli coś się wydarzy, to będziemy jako pierwsi, to będziesz jako pierwszy obwiniany, coś w tym stylu. Tak, oczywiście, wiem, to lepiej będzie. Bo nie mam ciężkie gadanie. Lepiej zostań w swojej dobrej łasce. Właśnie martwię się, dokąd to w ogóle zmierza. Czyli oni podsumowują w ten sposób, że jeżeli Nominia znowu coś odpierdzieli, to cała wina spadnie na niego pewnie, jeżeli on potrzebuje nadzoru. Chociaż według mnie Kiraj też potrzebuje nadzoru, jeżeli mam być szczera. Ale mamy teraz nasz wolny czas. Zaserwuję sobie tu. Mamy teraz piątkę przyjaciół. W ogóle to nie sprzedzałam Mutera w ogóle ostatnio. To jest od Mikado, to jest chyba jeszcze z poprzedniego rozdziału. Rewolwer uwolniony. Wszystko, co jest odnośnie na Sokaga, już wysłałam ci. Istnienie hakera jest martwiące jakkolwiek. Lubię się pośpieszmy, żeby powiedzieć wszystko Mikado. Asysta. Tutaj jest misane. Jeżeli ktokolwiek zauważy jakieś dziwne rzeczy lub ludzi, proszę powiedzcie mi tutaj. Koko Alei. Koko Alei jest dosyć słodnym, spokojnym miejscem, ponieważ jest takie ma taki spokojny nastrój i są tam w ogóle kafejki. Tym, co słyszałam, wiele dorosłych się tam zgromadza, jesteś tego pewien? Mam nadzieję, że będą jakieś ładne panie. Wtedy ja ciebie chyba walnę w łeb. Kto do diabła po prostu miałby tam niszczyć te kwiatki? Zastanawiam się odnośnie tego, musimy porozmawiać z osobą, która się zajmuje ogrodem. Lepiej to sprawdźmy. A, tu jest więcej hintów. Spróbujmy znaleźć wszyscy info. Nasukali mi są już częścią tego, więc chyba nie powinno iść tak wolno. Walka. Nasukage ma dosyć krótki temperament. Czy to możliwe, że on jest tym w gorącym wodzie kąpany? Nie gadaj w ten sposób, jakbyś był jakimś starym dziadkiem. Lepiej się pośpieszmy. Haruya. Haruya wyglądał...
No naprawdę zmieszanego i zapominalskiego, jakby był naprawdę zmieszany tym, że coś zapomniał, to jest dość podejrzany. Może będziemy mogli teraz odnaleźć hakera. Lepiej się zatrzymujmy, zanim rzeczy potoczą się gorzej. W każdym razie chodźmy do kafeterii. W ogóle czemu ja to zawsze wszystko czytam na końcu odcinka zamiast ten... Zamiast w trakcie, co nie? Na początek musimy zdobyć trochę informacji. Na Sokaga i Miyumi... To jest to samo co wyżej. Uwolnienie. Haruya wróci do normalności. Tak jak miało być. Aczkolwiek Akitaka sobie poszedł. Rzeczy raczej się znowu potoczyły w ten sam sposób. Czyż nie? Lepiej chodźmy do Mikado teraz. Okej. Cóż, myślę, że to na razie jest koniec odcinka. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye bye.